Opozycja z czasów PRL odbierała dziś Krzyże Wolności i Solidarności za walkę o demokrację. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył je prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński. Odznaczenie otrzymują osoby, które działały w antykomunistycznych organizacjach niepodległościowych i były z tego powodu represjonowane. Krzyże odebrali działacze, którzy za swoją aktywność pod ziemią byli aresztowani, internowani i wyrzucani z pracy. Jest to odznaczenie przyznawane dla najwybitniejszych Polaków w najnowszej historii Polski. Dzisiaj w Łodzi to odznaczenie jest przyznane kilkudziesięciu osobom. Jest to jedna z największych grup, jakie w ostatnim czasie to odznaczenie otrzymują. Są to przede wszystkim działacze Solidarności, ale znajdziemy również działacze opozycji przedsierpniowej, osoby zaangażowane już w marcu 68 czy w grudniu 70. Krzyże Wolności i Solidarności odebrali dziś m.in. działacze Solidarności, Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, Ruchu czy Konfederacji Polski Niepodległej. W wprowadzeniu stanu wojennego, przed stanem wojennym byłem dziennikarzem, zostałem internowany, potem wyrzucony z pracy. No, zastanawiając się, co robić, rozważając wariant emigracyjny, po wyjściu z więzienia doszliśmy do wniosku z moim przyjacielem Stanisławem Michalkiewiczem, dzisiaj wybitnym komentatorem, że warto by może na miarę możliwości zająć się wolnym słowem. Działałem w Ruchu Niepodległościowym lata 65-70, później byłem przez ponad 4 lata w więzieniu, potem zacząłem działalność w Ruchu Obrony Praw Człowieka. Prowadziłem punkt konsultacyjny informacyjny Ruchu Obrony w Łodzi oraz klub dyskusyjny. No i potem od 80 roku byłem aktywnym uczestnikiem Solidarności. Krzyż Wolności i Solidarności ustanowiono na pamiątkę Krzyża Niepodległości przyznawanego w 20-leciu międzywojennym i po raz pierwszy przyznano w czerwcu 2011 roku. Odznaczenie otrzymało ponad 2,5 tysiąca osób.